Siema ludziska. Lecimy dalej z koksem. I... No i co? No i idziemy pozdobywać trochę punktu doświadczenia. A mianowicie pójdziemy sobie oddać zlecenie. Na pazury i weźmiemy kolejne, które, o ile oczywiście nie jest losowo generowane, nie są przez zlecenia, to teraz powinniśmy dostać zlecenie na 3 kły czy parę kłów. Doświadczenia to się dostaje mało, ale za to troszeczkę rudy fajnie. Hop. Lecimy. Aha, i powiem wam, że jeszcze w tym odcinku zdobędziemy nowy łuk z 50 punktami obrażeń. Hop. Popuknie sam ktoś. O, Keret. Mam coś dla ciebie. Mam coś dla ciebie. Pokaż. Dobrze. Oto twoja ruda. No, 216 bryłek. Czego potrzebuj? Rudy zdobyliśmy. Weź proste zlecenie. No, ale co? Kły chcesz? No, 12 kłów. Skąd ja ci, stary, wezmę 12 kłów? A może ty masz kły? Chcę dobić... No, nie masz. Nie no, tutaj najlepsze jest to, że on ma nieskończoność rudy. Wzięlibyśmy na przykład te 9999 bryłek rudy, to by potrwało wpisu jeszcze więcej. Ale gdybyśmy wzięli te 2000 bryłek rudy na przykład i byśmy wrócili, zakończyli z nim handel i znowu z nim chcieli dali opcję handlowania, to znowu by miał te 9999 bryłek rudy. To jest bardzo dobry sposób, jak mamy sporo zbędnego śmiecia, a w innych obozach już nie mają ten rudy. To zanosimy wszystko do niego. Dobra, to tak. Pomyślmy, chociaż chwilkę poczekajcie, chciałem coś jeszcze. Nie. Czyli lecimy pozdobywać, zdobyć nowy łuk. Hopla. Za chwilę będzie eksplozja. No co? Który pierwszy podskoczy? Bo te dziady potrafią się wspinać. To jest najgorsze. No może tak nie podskakiwać. No gdzie jest ten jeden? Pokaż się. Dziadu. Jesteś. Sejwik.
Bo te małe to potrafią nieźle przyfasolić. Wow! Nie. Nie dzisiaj, panowie. O. No, spierdzielaj. Nie, broń szybko. Wow. Ale mnie uszkodził dziad. Dobra, parszywe gobliny załatwione. I z gwoździem. No to tak. Tutaj już powinno zostać chyba tylko dwóch. Jezu. Nawet ciosu nie chciałby prowadzić dziad. What the fuck? To źle, że ten nie żyje. On jest potrzebny do questa. Kurna, nie będę przecież od nowa przechodził. Całej gry. A dobra. Po zakończeniu tego odcinka wczytam dużo wcześniejszy save i dojdę do tego momentu ponownie. Wow, 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 wow. Skąd się ich tutaj aż tylu wzięło? No chodź tam. Czekam na was. Jeden załatwiony. Next, please. Dwóch załatwionych. Będzie trzeci?
Jeronimo. No, skakuj. No. No, skoczy dzisiaj. No, no widzę, że ci się nie chce. Wow. Stary, ty tak nie fikuj, co? Sumana mana. Jest 30. Raz. No, do tego co pamiętam, to tutaj jeszcze jakiś dziad był. A nawet i trzech dziadów. Hiroshima. No dawaj, wbijać. Jeden. Wow, 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 wow. Chodź tu. Dwa. Trzech. Jeden, dwa, trzy. Wszyscy padli. Wszystkie dziadostwa padły i jest super. Dobra, wiecie co? To na tyle w tym odcinku. Ja się z wami już żegnam. I następny odcinek nakręcę. Jak już podmienię pliki zapisów. No i Talin będzie żył. To tyle. Na razie, cześć.